na glebę! Jaka popelina. Nie no, no wstyd wam pokazać w ogóle. Krzywe ściany. Zaraz się w... Dzisiaj muszę zamurować te drzwi. Mam pokój, no i mam drzwi wyjściowe na dwór. One nie są na nic mi tutaj potrzebne, bo drzwi wyjściowe mam tam. Więc trzeba je zamurować, bo to są zwykłe, drewniane, gospodarcze drzwi i będzie trochę zabawy. Zawsze chciałem spróbować wyważyć drzwi jak FBI. FBI open up! Kurde. Jeszcze raz. FBI open up! Na glebę! Na glebę! Co to za nielegalne oglądanie łopsików? Wszystko, co powiesz, zostanie wykorzystane przeciwko tobie! Miałeś powiedzieć coś. Mów teraz. Ja nie wiedziałam! Jasne! Nie wiedziałam! Właśnie powstrzymałem nielegalny proceder oglądania mopsików. Możecie napisać w komentarzu Majster FBI, a ja przypnę wam serduszko. Dobra, próbujemy je wyważyć. One są naprawdę solidne. O ty kurde! Kurde! Już mnie bark boli. Kurde, ty, to jest naprawdę mocne. FBI! Otwierać! Nie spodziewałem się, że te drzwi tyle wytrzymają. Ja myślałem ogólnie, że przyjdą włamywacze, jeden kopi będą u mnie na chacie. Proszę państwa, prędzej futryna wyleci niż drzwi. To się trzyma na trzech wkręcikach. Czy wy to rozumiecie? I nie mogę tego rozwalić. FBI, open up! Na glebę! Co to za nielegalne podżeranie? Biuszka, na glebę! Całe drzwi wypadły. Ty, ale syra mnie boli, bark mnie boli. Na dzisiaj koniec. Tak solidne drzwi, że mi się wydaje, że ja swoje główne bym prościej wywalił. Gdyby nie to, że wywaliłem z buta te drzwi, to ja bym ściągnął same drzwi, a futrynę bym pociął. A patrz, mamy futrynę z drzwiami. Można do czegoś wykorzystać. Proszę państwa, dajcie znać, do czego mogą wykorzystać tak solidne drzwi. Mogę się założyć, że aktualnie 90% nowych drzwi, takich zwykłych, pokojowych czy tam domowych, poszłoby na jednego buta, bo przecież to jest teraz gówno. Sklejki jakieś, karton w środku, rozumiecie? Robią wam drzwi z kartonu. I to jest porażka. To były solidne drzwi. Trzeba to wynieść. Ściągnę drzwi z zawiasów. Mamy ramę. Zobaczmy, jak ona była przymocowana. Tutaj w zasadzie zero ocieplenia, tylko gwoździe i decha gruba. A z tej strony już walnęli piankę montażową. Dlaczego tak dziwnie? Tutaj widzę, że jakoś to dziwnie zrobili. Jakaś deska zapiankowana. Trzeba to pozbijać, to co nie jest tutaj potrzebne. Czyli w zasadzie całe to. No i to naszykować pod zamurowanie. Hubert zakupił oce za 1000 zł. Turbo babcia zawstydziła Huberta. Kupiła za 500 zł na Mubi i otrzymała jeszcze 150 zł rabatu, korzystając z linku w opisie. Bądź jak Turbo babcia! Kupuj taniej na Mubi, a korzystając z linku w opisie otrzymasz 150 zł rabatu. Na piance, kurde, trzyma lepiej. No patrzcie, znowu sobie wychodzi. W sumie to tyle. Proszę państwa, rozpadało się i jako żeleje, a pustaki są na dworze i sobie mokną, to nie chce mi się biegać po dworze z pustakami i być cały mokry. Dlatego zaślepimy ten otwór trochę inaczej. Na pewno będzie szybciej. Czy będzie lepiej? Wydaje mi się, że nadal będzie git. Mam te płyty wiórowe. Dotkniemy sobie ze skrawków, które nam zostały. Akurat 2 płyty. Powinny starczyć na to, żeby zakryć te drzwi. Na kątowniki, pianka montażowa i bajlando. Idź od tamtej strony, gdzie pada. Fajnie. Ja przyłożę płytę. Czekaj. Może ja dotknę ten otwór, żeby on był równy? Czy to będzie pełno pierdzielenia? Trzeba wyrównać pustaki i użyjemy do tego piły szablastej. Kupiłem jakiś czas temu też specjalną końcówkę do pustaków, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak się męczyłem piłą do drewna na początku, a później tą zwykłą ręczną piłą do pustaków. Był to dramat i kurde, zbawienie. Jestem ciekaw, jak to będzie działać. Ta strona jest w miarę równa, ale tu jest totalna porażka. Jeżeli ja bym miał to jakoś dociąć w płytę, to będą ogromne luki i trzeba będzie używać pianki montażowej, a po co ją marnować? Dotknę pustaki, wtedy idealnie dotkniemy płytę i będzie bajlando. Sprawdźmy to. Jak to działa, bo jestem mega ciekaw. Zajebiste. Ty, jak szybciutko. Równiutko. I nawet się przy tym nie spociłem, jak przy pile. Nie, no muszę odczekać chwilę, bo mnie boi ręka. No dobra, trzymaj okulary bezpieczeństwa, łapka. No, no, teraz no, zdecydowanie. Dobra, zaznaczaj. Na płycie zaznaczyliśmy kreskę, gdzie trzeba wyciąć. Piłę ustawiłem tak, żeby nie pocięła mi podłogi pod spodem. piła ma regulację, można wysunąć ostrze na odpowiednią głębokość, więc jest luksus, są blokady. Kurde, to jest dym, jakby się paliło, czy nie? A ostrze nie jest tępe? Nie wiem, nie znam się. Dziwne, bo to dosłownie mi się kopci, jakby po prostu się jarało. Jaki jest powód tego, że się zęby pojarały? Znaczy wiecie, spaliły się, na przykład tutaj, czarne. Dlaczego? Co to może być? Smrodzi. Piła nie jest taka stara, nie ucięłem nią jakąś nie wiadomo jaką ilość desek. Wręcz bym powiedział, że mało, a zjarana. To jest całe zadymione pomieszczenie. W kamerze nie widać, ale siwo to jak nie wiem. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, a jeszcze nie subskrybujesz kanał, to zostaw suba i przypnij dzwona. Moim takim cichym marzeniem jest dobicie w tym roku 500 000 subów. Z twoją pomocą myślę, że może się to udać. Oh no, to kopij tam. Nie, nie może być na wcisk. Oh no. No to prościej będzie już pustaka przyciąć, no. Bo tutaj tylko ten haczy. Tak, zróbmy. Biorę machinę do cięcia. Wiesz, jak to trzeba zrobić? Poziomice. Trzeba to tak wyrównać. Dobra, ja trzymam. Mniej więcej tak. Trzymaj tak. No i luksus. Trzymaj tak teraz. Wiesz, że ruszę. No to nie ruszaj. Idę po wkręty. To takie zadanie dostałam. Bojowe zadanie od starego. Trzymasz? Tak. Trzymam. Bardzo dobrze, babka. Nie ma co się z tym pierdzielić. Płytę przyczepimy na kątowniki 4 albo 2. Szkoda 4. 2 na dolną płytę i 2 na górną płytę. I płyty skręcę ze sobą deską. Albo nawet i dwoma. Więc mamy 4 kątowniki i wkręciki. To, co jest najlepsze. Długie 90-ki, jak wejdą w pustaka, to nikt tego nie wyrwie. Będzie się lepiej trzymało niż ta futryna. No patrzcie. Tu resztę się pianką zateguje. No jest zacnie. Kurde, to ja powinienem być od strony zewnętrznej, bo ja powinienem to przekręcić. No ja. Ja bym zrobił tak, gdzieś na takiej wysokości właśnie, ja przyłożę poziomicę, powiem ci, czy jest git. Ty, a czekaj, a jak ja później przewody pociągnę po tym? Podłogą. No i w sumie tutaj jest miejsce, żeby wcisnąć. Dobra, okej, to tak jak jest teraz, na dole jest zajebiście. Dobra, ona się nie rusza. Dawaj, babka, kręcisz. Czyli najpierw do pustaka. Tak, żeby od razu dolegało. Nie tak. Przyłóż kątownik do ściany. Racja. Dawaj, babka, pokaż klasę. Babka. Dobra, czekaj, stój. I pamiętaj, bo jak przekręcisz, to będzie luźny wkręt. Dokręć, żeby było idealnie. Żebyś nie kręciła w pustaku tym wkrętem. Kurde, będzie się trzymać jak ta lala. I też tam na dole. Da radę nimi kręcić? Tak. To bardzo niedobrze. Jakie mi dałeś? Dobra, to nie. Niech się trzyma, idę po inne. A się zjebałeś znowu. Co? Zjebałeś się. Nie. To czemu je? Nie wiem, nie zjebałem się. No, ciekawe. Obiecuję, że się nie zjebałem. Teraz ci już nie wierzę. Już tyle razy... nie zjebałem się. Tyle razy się zjebałem, że już ci nie ufam. Babka. Nawet piernąć sobie nie można. Piernicze. Mam idealne do drewna. Gitara, babka. Kurde, widzicie? Babka to jest mój uczeń. I kurde... praktyki mam. No masz praktyki na budowie. Babka otworzy swój kanał remontowy i zobaczycie, to będzie pierwsza osoba, którą wyszkolę i wy się szkolcie razem z babką. Zmniejsz... No nie! Tak nie może być. To nie moja wina. Nie da się inaczej, bo nie przełożę wkrętarki. No dobra, to wykręć. Zrobić to? No ale nic nie zrobisz. Wydaje mi się, że to nic nie da. Trzeba by nową dziurę w płaskowniku, w kątowniku zrobić. A też można w sumie. To może to zrobię. Majster Hubert wkracza do akcji. Babka nie podołała. Bierzemy wiertło. Trzeba zrobić kolejny otwór, żeby przynajmniej były na te 2 wkręty. Poproszę tamto. Trochę jak ten, jak ojciec z synem, nie? Powiedzmy. Kolejną płytę trzeba dociąć. Tu wtedy deskę dam od zewnętrznej. Skręcimy. Łaka, łaka, a babka, ela, ela, nie ma przyjaciela. Ja pierdzielę, jaka zadyma. Patrzcie. Wszędzie wystają wkręty, trzeba je wszystkie poucinać. Mam do tego szlifierę, bezprzewodową oczywiście, proszę Państwa. Zakładam okularki i tniemy. Mamy to. Solidna ściana, myślę, że mocniejsza niż drzwi, które były wcześniej. Nie ma szans, żeby ta ściana wyleciała. Trzymają ją 4 kątowniki, nie byle jakie, bo od widza. Teraz biorę pędzelek z wodą, trzeba pomaziać pustaki i pianka. Babka teraz pędzelkuje wodą wszystko dookoła płyty, a ja wstrząsam piankę i trzeba będzie próbować nałożyć. Dobra, zwalniamy blokadę. Nie psika, nie wiem, nie ogarniam tego. Co? Jakim cudem zaczęła lecieć? Trafiłam ją. Mam jedną, jedyną sprawną piankę montażową. Babka właśnie klei. Zobaczycie, za niedługo uczeń przerośnie mistrza. Dobra, na razie porzucam pianowanie tych drzwi. Piankę zaniosłem do domu, żeby się zagrzała i spróbujemy później. A tymczasem te pomieszczenie chcę mieć całe skończone. Chcę już walnąć regipsy na ścianę, podpiąć kontakty, żeby był tu prąd. Więc trzeba wyciąć tą starą futrynę. No wiadomo, będę tutaj wstawiał nowe. To jest jakaś stara, metalowa futryna. Ona tutaj w niczym nie jest potrzebna. Trzeba to wypierdzielić. Spróbujemy za pomocą szlifiery to uciąć. Wytnę sobie najpierw dół, bo to jest jakaś cienka blacha, wisi w dodatku w powietrzu. I spróbuję wtedy tą ramę odgiąć i wyrwać. Robimy dźwignię i patrzcie. No dobra, jednak to tak nie zadziałało. Trzeba uciąć dalej. Za słabo wycięłem. O! Poszło! Wiecie co? Próbuję futrynę łomem wyrwać, bo coś czuję, że to pójdzie. To się nawet nie trzyma. Nie zastanawiasz, te cegły z góry nie polecą. Raczej najpierw wstawili i zrobili cegły, a potem ramę wstawili. Albo ramę i wmurowali cegły na to. Bym się nie zdziwiła. Powoli, po prostu dawaj tak. Duża dźwignia jest, o! Dobra, kładź. No i nie ma odproża. No nie ma. A co ty tu robisz? Ciągle piszecie, że chcecie więcej biboszki, to tutaj macie jej Instagrama. Tam biboszkę zobaczycie dosyć często. Nowy dzień. Myślałem, że pianka montażowa nie działa znowu, ale jak się okazało, tym razem kulka w pistolecie znowu zaschnęła i stała w miejscu. Więc wziąłem wkręcika, przycisnąłem, coś skoczyło i nagle pianka działa. Więc wczoraj się męczyliśmy. Tyle czasu, żeby zapianować tutaj ten kawałek. A to wystarczyło pokombinować z pistolecikiem. I patrzcie, no marzenie teraz. Od strony zewnętrznej też zapiankowane. Połączone jest na 3 dechy. Tutaj pomiędzy wejdzie styropian jako dodatkowa izolacja, czyli z 20 centów i potem jak będę robił ocieplenie, kolejna warstwa styropianu. Więc myślę, że będzie naprawdę zajebiście solidnie się trzymać i będzie cieplutko. Trzeba pociągnąć elektrykę w tym pomieszczeniu. Jak planuję gniazdka? Tutaj jedno, tu gdzie była ta zapuszkowana puszka, jedno. Tutaj jest stara puszka, ale ją przesuniemy, będzie gdzieś tutaj i tak jak jest ta, tutaj. Więc w tym pomieszczeniu będzie 5 kontaktów. Myślę, że jak na 16 metrów kwadratowych taka ilość kontaktów będzie w sam raz. Jeszcze podwójne, więc można powiedzieć, że 10. Mam lasera, trzeba go podnieść, tak, żeby sięgał do wysokości właśnie tamtego gniazdka. Pamiętajcie, jak chcecie przenosić już laser, to naprawdę delikatnie, bo może się rozkalibrować. Kurde, dalej za nisko. A teraz... no... perfekto. Więc dzięki temu, że mam wszędzie laser, mogę spokojnie sobie przyczepiać przewody, czy tam kuć. To jest nasz pierwszy przewód główny i on jest zdecydowanie za długi. Ja zrobię tak, żeby to wszystko rozdzielało się w tym miejscu. Tu będzie puszka, więc tu trzeba zrobić rozdzielnie, można powiedzieć. Więc ten przewód trzeba upierdzielić z nadmiarem w tym miejscu i stąd będzie szedł kolejny przewód i będzie szedł kolejny przewód. Myślę, że rozwiązanie dobre. To trzeba przytegować przewód gdzieś obok. Wiertełko, mamy te cycki, nie cycki, nie można tak mówić, pierdolniki, mamy te pierdolniki, zakładamy na przewód, o kurde, tylko ten przewód jest za gruby. Jak to przytegować taki przewód? Bo on jest płaski i co? Jak ja mam to niby przytegować? No nie przyteguję go. Dobra, po prostu go utnę na razie więcej, a później będę się martwił. Czyli gdzieś tyle, pyk. Widzowie, pamiętajcie, pod elektrykę, jak robicie gniazdka, dajemy zawsze przewód 3 razy 2,5. To jest tak fajnie w rulonie zawinięte, mi się to bardzo podoba, bo się nie rozpierdziela ten przewód. Czyli jeżeli gniazdko będzie gdzieś tutaj, to trzeba tego i tego zostawić trochę. Dobra, no i lecimy wzdłuż lasera. Trzeba tak pierdyknąć cały przewód. Już mamy tak jakby zrobione przewody pod 2 gniazdka. Tam i tu. Szybka akcja, picuś glancuś, lecimy z kolejnymi. Tylko jak połączyć 3 przewody w jednym gniazdku? Tak można? Bo tak się jeszcze nie bawiłem. Tutaj walnę też przewód, no to... ach, proszę Państwa, na kostki wago się zrobi. Kurde, no przecież. I ten przewód pójdzie do tego tajnego gniazdka, co tutaj było, gdzie znalazłem gazetę 20-letnią. Tyle, myślę, że gitara. Teraz z tego gniazdka trzeba doprowadzić przewód do tej puszki. Tutaj, ale że tutaj nie ma ściany, tu będzie futryna. Muszę wywalić te 3 cegły i puścimy przewód stąd po ziemi na drugą stronę jakoś tutaj w peszli i będzie trzeba to jakoś dociągnąć. Mam nadzieję, że to pójdzie bez problemów. No, na chillku, patrzcie. Już samo odeszło. Cyk! I cegiełka mniej. Kurde, jak tu wcisnąć przewód? Proszę Państwa, to będzie wyzwanie. W sumie jak tak patrzę, to nie wcisnę. Nie ma jak. I co teraz? Muszę wykręcić tą płytę, tą jedną i wciśniemy przewód tutaj. No bo innego wyjścia nie widzę. Teraz jest bezproblemowy dostęp. Ajajaj, tutaj łata będzie przeszkadzać. No kurde, aj w mordę, kopany. Stąd muszę puścić w peszli przewód gdzieś tam na dół i go jakoś tutaj wypchać. Łatę tutaj kawałeczek będę musiał wyciąć, bo inaczej przeszkadza, nie wcisnę tam przewodu. Ty, może peszla przejdzie? Cholera wie, zaraz zobaczę. Nie, kurde, wszystko, serio. Walić to. No, kurde, wszystko leci. Mamy peszel. Trzeba sprawdzić, czy przejdzie tutaj pomiędzy łatą a ścianą. Kurde, proszę. Ja o tak wiele proszę. No w połowie łaty utknęło. Kurde, o. Knoju jeden. Ja o tak wiele proszę. Nie sądzę. Rękawiczka weszła w ruch. Jest! Przeszło! Dał radę, nic nie trzeba wycinać. Przecisnąłem peszel. Peszle? Gubię się zawsze, jak to się nazywa, wiecie? Przepraszam, bo tam pisaliście mi w komentarzu, czy to się nazywa peszel czy peszla. Przecisnąłem peszle, przecisnąłem peszla, przecisnąłem peszel. Wiecie co? Ja jestem majster i ja sobie sam wymyślam nazwy. Jest peszel. Na drugą stronę, czyli tędy, pyk, 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 po ziemi. A chwila, dlaczego ja tego w folii nie położyłem, tylko pod folią? Nie lepiej by było w folii? Jakby było lepiej w folii, pod folią? No teraz już dupa, no nie będę się tam przyciskał. Zostawimy pod folią. Raczej źle nie będzie. Dobra, trzeba go uciąć. Ty gnoju jeden. Ty, no dzisiaj coś nerwowy jestem. Skubaniutki. Się zwinął. Dobra. No się zwija. Nie, no kurde, dlaczego on się nie trzyma? Wciskamy przewód w peszel. To będzie jakoś tak, mniej więcej jak teraz. Peszel tu pięknie wciśnięty. Za łatę, tam dosłownie była jakaś szczelina, więc przycisnąłem. Ciach, idzie zajebiście, tu gdzie powinno iść. Tędyk, tędy, tędyk. Tu, przewód dociągnięty tu. A tu już jest w ścianie zatynkowany. Do gniazdka tam. W sumie muszę je przesunąć. Okej, to jeszcze to trzeba zrobić. Wykuwamy. Cyk. Tu będzie gniazdko. Można się brać za regipsy. W pierwszej kolejności wyrównam sobie tą ścianę, gdzie są drzwi. Ale kurde, chwila. Właśnie, są drzwi. Kiedy wstawia się futrynę? No dobra, walić to, później będę o tym myślał. Trzeba sprawdzić, czy jest bardzo krzywo. Bo wiadomo, różnie bywa, niby jest ten tynk położony, ale to cholera wie. No niby nie ma tragedii, tak? Tak, jest bardzo dobrze. A pod takim kątem? Kurde, proszę Państwa. Tu nie ma aż takiej tragedii. Jest źle, ale nie jest tragicznie. Jakiś centymetr? No dobra, tak, trochę więcej. Przecisnę palce pod poziomicą, więc chyba nie ma tragedii. A zobaczymy, czy jest pion na ścianach, bo to też różnie bywa. Prawie jest. Ogólnie ja bym to na przykład zaakceptował, tak jak jest teraz, bo jest lekko poza oczkiem, ale dla mnie to by było gitara. Nie, no muszę wam to pokazać. Jestem w szoku. Pierwsza w miarę równa ściana w tym budynku. Zdziwiłem się i to poważnie. Jest prawie w oczku i prawie dolega. I tak cała ściana jest w miarę równa. Tutaj to jest zajebiście. Tylko, że nie jest w oczku, nie? Chyba akurat tą ścianę robił ktoś inny, bo na pewno nie ci, co stawiali ten budynek i ci, co robili kuchnię, bo w kuchni to pływa masakrycznie. Tu jest jeszcze lepiej. Tu jest prawie idealnie. Co prawda gdzieś tam odstaje poziomica. Nie zrobili tego na tip-top, ale panie, co? Tu jest tylko po środku lekka łódka. I jest w oczku. Dosłownie jest w oczku. Proszę Państwa, ja jestem w totalnym szoku. Tego się nie spodziewałem za cholerę. Tak naprawdę wystarczy, że tylko regipsy przykleję, na przykład na piankę montażową i powinno być gitara. Trzeba tą ścianę wyczyścić z pyłu, namoczyć ją i można działać. Aż wam to nagram na Instagrama, bo to trzeba się pochwalić. Więc jeżeli jeszcze mnie nie obserwujesz na Instagramie, a chcesz wiedzieć, co się dzieje na budowie i co aktualnie robię, to wbij na Instagrama i zaobserwuj. Muszę wam coś pokazać, bo jestem w totalnym szoku. Instastory dodane, a wy na co czekacie? Zapraszam. Nie, ja już nie wytrzymam z tym syfem. Zobaczcie, wszystkie regipsy są tam. Nie, jak się tam dostać? Nie mogę się doczekać, aż to będzie wszystko skończone. W ogóle gdzie to wszystko przerzucić nawet? Nawet nie ma gdzie przerzucić. Kurde, sam sobie z tymi regipsami nie poradzę, bo są za ciężkie. Przydałby się jakiś pomocnik. Ej, babka! Nie słychać. Zawołajmy razem. Ej, babko! Czego? Jesteś. Dawaj, babka, potrzebuję pomocy. Wczoraj byłem zakupić pewne rzeczy, a mianowicie kupiłem 3 pary drzwi pokojowych. Solidniejsze niż typowe marketówki te papierowe. Mam tutaj tak, 3 futryny. Co prawda, o, na przykład tutaj odchodzi, widzicie? To trzeba będzie na nowo okleić. O, tutaj widać bardzo dobrze, widzicie? Przy demontażu z futryn poodchodziła okleina. Trzeba będzie to okleić albo walnąć jakieś maskownice. Maskownice też tu jakieś mam, też dostałem coś takiego. Za 3 pary drzwi z futrynami, drzwi mają od razu klamki, za które w sklepie też trzeba dopłacić. Zapłaciłem 350 zł. A, i zostałem rozpoznany na miejscu, porozmawialiśmy sobie chwilę i dostałem w gratisie jako taką pomoc, za co bardzo dziękuję jeszcze raz, lampy. Proszę Państwa, patrzcie, 2 takie lampy i 2 takie lampy. Ja z chęcią przygarnęłem, bo najprawdopodobniej zostaną wykorzystane. Wiadomo, to jeszcze nie w tym momencie, ale jak już będzie wykończenie w środku, to myślę, że kurczę, przydadzą się. A drzwi, patrzcie, 3 sztuki takich drzwi pokojowych. Z szybkami do łazienki też się nadadzą, będą w sam raz, są w stanie idealnym. I to nie są takie typowe, chamskie sklejki, tylko te drzwi są pełne w środku. To jest już trochę lepsza tektura. No nie oszukujmy się, aktualnie podam przykład z marketów. Najzwyklejsze białe drzwi, bez klamki i one w środku mają karton, kosztują 2 stówy. I futryna, która jest też kartonowa, kosztuje drugie tyle, czyli 4 stówy. A tu mam 3 sztuki, razem z futrynami za 350. Więc myślę, że okazja bardzo fajna i mam już drzwi tak naprawdę do całej chaty. Ale nie bez powodu Wam to teraz pokazuję, bo jest bardzo duży problem. Ponieważ drzwi mają 80, a futryna ma 90, bo grubość jednej i drugiej strony to po 5 centów. Obym tego nie żałował. Patrzcie tu. 80, więc trzeba upierdzielić 10 cm ściany, żeby to dopasować. 10 centów, a tutaj w łazience to już w ogóle dramat. Popatrzcie, w łazience jest 63, więc w łazience będę musiał wyciąć 30 centów ściany, więc myślę, że to jest bardzo dużo. A tutaj muszę upierdzielić 10 centów ściany ceglanej. I tak teraz sobie pomyślałem, że chyba powinienem to zrobić przed kładzeniem regipsów na ściany. Zrobię regipsa, a później będę upierdzielał ścianę z regipsem? Bez sensu. Lepiej to mieć od razu dopasowane. Dlatego naprawdę nie chce mi się tego robić. Wezmę szlifierę, zaznaczę z 2 stron linię i będzie trzeba naciąć po obu stronach i to wystukać. Wiecie, co jest najgorsze? Którąś stronę muszę upierdzielić 12 cm. Nie, nawet więcej, bo przecież futrynę też trzeba jakoś przyczepić. Będzie na pianę montażową, tak jak była zrobiona ta. Myślę, że to będzie dobrze trzymać, więc muszę przynajmniej 14 cm, żeby dookoła walnąć centymetr pianki montażowej. W którąś stronę muszę upierdzielić 14 centów. Po tej stronie mam elektrykę. Co prawda do tych przewodów, które ja położyłem, jest 20 centów, ale gdzie jest przewód od światła? Ten, który idzie tutaj, cholera wie, czy on dziś nie skręca. I tego się obawiam, żeby to wypierdzielić. Może z tej strony, ale do dupy, tak bardzo bliziutko będzie włącznika. Tylko pytanie, bo drzwi muszą się otwierać do środka. Właśnie, muszę wyselekcjonować, które drzwi będą gdzie, bo mam 2 sztuki prawe i 1 lewe, więc to muszę odpowiednio zamontować. W tym pokoju drzwi chciałem, żeby otwierały się w tą stronę, czyli wchodzimy tak, ciach, a w łazience chciałem, żeby drzwi otwierały się tam, do środka, na ścianę, więc kurczę, coś trzeba wymyślić. Przyniosę jedną futrynę. Najpierw w ogóle sprawdzę, czy ona na wysokość będzie pasowała, bo to też mnie bardzo ciekawi, czy nie będę musiał czasem ciąć do góry. Perfekt. Idealnie wejdzie. No kurde, jak robione pod to. Futryna będzie jakoś tak, tu jest dopasowana i tyle by trzeba było upierdzielić ściany. Odtąd z centymetr luzu, czyli praktycznie bardzo blisko włącznika i to mi się nie podoba. I teraz nie wiem, jak to rozwiązać. Teoretycznie w tej ścianie nie ma nic i tutaj można by było to wypierdzielić. Ale czy ja bym chciał mieć takie wtedy narożne drzwi przy samej ścianie? Wolałbym mieć chociaż troszeczkę odsunięte. Tak jak właśnie jest teraz. A nie chce mi się z 2 stron tu uciąć 5 cm, tu na przykład 14, bo to jest 2 razy więcej roboty. A tak to robię jedno cięcie i bajlando, naprawdę, nie chce mi się. Robimy tak. Zaznaczę sobie jedną linię. Skoro rama ma 90,5, teraz nagle 89,5? Nieważne. 89,5 ma rama. To trzeba by było pierdyknąć 91,5. Zaznaczę sobie w jednym miejscu. Kurde, zrobię 92, wiecie? Bo to różnie bywa. Ja pewnie coś krzywo wytnę i lepiej się później nie denerwować. Wolę więcej pianki psiknąć o te pół centa. 92. Ustawiam laser Tu mam linię cięcia. Jak tak zaznaczę, to będzie idealnie. I trzeba to przenieść, zobaczyć z drugiej strony, czy jeżeli ja tak zrobię jak teraz, czy nie przetnę jakiegoś przewodu. Niby daleko. Do przewodów będzie 9 centów. Jak myślicie, czy to będzie git? Kurde, w sumie co wy mi powiecie? No nic mi nie powiecie, bo zobaczycie dopiero jak to zrobię. Nie ma co się pierdzielić, nie ma co się zastanawiać. Biorę szlifierę, z tej strony sobie natnę, potem z drugiej. Mam szlifierkę, mam tarczę specjalną do cegły. Za mała szlifierka. I co teraz? Ściągnąć osłonę, ryzykować tym, że mi może palucha upierdzielić. Trochę się boję bez osłony. Ty. Będzie pasowało idealnie na moją bezprzewodową. Nie wiem, czy to da radę. W sumie jestem mega ciekaw. Akumulator 8000 mAh. Założymy. Kurczę, co? Trzeba testować. Mam narzędzia bezprzewodowe. Może się okaże, że przewodowa mi nie będzie potrzebna. Domyślam się, że nie tylko ja jestem ciekaw, czy to dobrze zadziała. Wy pewnie również. Więc co? Testujemy, kurde. Pamiętajcie, okulary bezpieczeństwa. Maseczka, żeby nie wdychać tego zasranego kurzu. I okulary, żeby nie ogłuchnąć. Słuchawki. Sprawdźmy to. Tniemy. Powiem wam, że ta tarcza wchodzi jak w masełko, ale kurczę, tak mi pryska po łapie, że aż boli. Chyba na tą rękę sobie założę rękawiczkę, ona i tak jest daleko od szlifierki. No tą rękę trzymam tutaj, no to jak będę sobie tak trzymał, no to nie wciągnie mi tarcza. Dobra, ewakuuję się, musi się tu przewietrzyć. Wiecie, wycięłem tynk, nie? W zasadzie nie wiem, czy w ogóle dotarłem do cegły. Zobaczymy. Spróbuję go zbić, tyle ile się da. Widzicie, w życiu trzeba iść na kompromisy. Chcę tanie drzwi, no to muszę się męczyć i poszerzać otwór. Ale co zrobię? No nic nie zrobię. Znaczy, no mógłbym wydać więcej, ale wiecie, mamy budżet. 50 000, muszę zrobić remont. Więc kurde, wydać 1200 zł na drzwi, a wydać 350, myślę, że kurde, chyba warto przyjanuszować i poszerzyć wejścia. A przynajmniej będę miał szersze drzwi. Przynajmniej mam motywację, bo no nie oszukujmy się, to były dosyć wąskie drzwi, jakby nie patrzeć. A do łazienki to już w ogóle po 60. Ale ja sobie myślałem tak, dobra, będzie okej. Będzie wystarczająco. Ale przymusiło mnie życie i finanse. Trafiły się drzwi szersze, 80. No to zajebiście. Przynajmniej będzie bardziej komfortowo. A ja zmuszę się do tego, żeby poszerzyć otwór. Coś za coś. Same plusy, o. Kurde, przydałoby się jeszcze raz tą szlifierą, żeby głębiej wjechać, bo to jest kurde... Ta cegiełka została naprawdę tylko muśnięta, ale nie wejdzie, bo dalej z tej strony tynk haczy. O, tak bym mógł, tak by weszło głębiej, ale będzie mi sypać prosto w mordę, bo jest do góry nogami szlifiera. Tak źle i tak niedobrze. Powiem wam, mało bezpieczne. Dostałem w policzek kamieniem. Nie powiem, że nie, troszeczkę zabolało. Kurde, co tu zrobić, co tu zrobić? Przydałaby się taka dopierdzielona, ta duża kontuwa. Myślałem, że już więcej nie będzie mi potrzebna. A tu patrzcie, jak znalazł taka duża kontuwa. Okulary mi tak zaparowały, że nic nie widzę. No chociaż jest głębiej. No jest, a jakieś nie wiem. Chociaż w sumie kawałek w tą cegłę się wjechało. Dobra, no tak muszę zrobić. Tnę w ten sposób. No dobra, jakbym naciął tak samo z drugiej strony cegłę, to myślę, że jakbym piznął młotkiem, to by fajnie odpadło. Zaznaczę wszystko i trzeba ciąć, no. Tu nie ma jak ustawić kamery, widzimy się jak to będzie przecięte. Cegła już z dwóch stron nacięta, tak jak być powinna. Mam nadzieję, że ten mur teraz pójdzie bez problemu. Można powiedzieć, że tak w cegłę się zagłębiłem z 2 centy. No cegła jest dosyć szeroka, tutaj też z 2 centy. Kurde, a cegła ma... No dobra, no 11. A ja nacięłem na 4 centy. Czy to coś pomoże? Czy przez to cały mur nie albo nie poleci dziś dalej? Tego dowiemy się już za chwilę. Najpierw spróbuję jedną jakoś, całą cegłę wykruszyć, czyli tą zaprawę z pomiędzy. Spróbujemy tą cegłę po prostu wystukać. Jak wystukam jedną, wtedy powinno iść już łatwiej. Poszła gładko. Pięknie. Cała odleciała. No jak tak pójdzie wszystko, to naprawdę będę w szoku. No pięknie! Proszę Państwa, tak to można robić. O, nagram dla Was Instastory, żebyście wiedzieli, co jest grane. Dodane. I będziecie wiedzieć, co jest grane. Najgorsze jest to, że teraz trzeba to posprzątać. Ale najpierw chwila prawdy. Proszę Państwa, już teraz dowiemy się, czy wszystko jest tak, jak być powinno. Czy jesteście gotowi? Tak myślałem, że jesteście. Też jestem gotów. Proszę, proszę. Czy my to mamy? Czy to jest ta chwila? Czy to pasuje? Bo mnie się wydaje, że tak. No kurde, jak stąd? Perfekt! Jestem zadowolony. Teraz się zastanawiam, bo tak, co powinienem pierwsze zrobić? Czy pierwsze powinienem wstawić futrynę i potem obrabiać ściany regipsem? Czy najpierw regips, a potem wsadzić futrynę? Bo nie wiem. Może gogle będzie wiedziało. Wygoglowałem i jest napisane, że zazwyczaj zaleca się najpierw zamontowanie ościeżnic od drzwi, a następnie przyklejenie regipsów. Ja pierniczę. Czy to prawda? Bo jeżeli tak, to jestem w dupie, bo nie mam podłogi tutaj. To może zrobię tutaj wszędzie regipsy, a tylko wokół drzwi zostawię. A? Też jakiś plan. Proszę Państwa, najpierw trzeba zgarnąć gruz. Ogólnie, tak patrzę, to tak szeroko teraz. Jest to tak spoko. Powiem Wam, że poszerzenie drzwi dało dużo. Taki fajniejszy efekt. Są takie większe. Mogę tak wejść. Wyprostowany. Wejść. I nie haczę. Zacznę sobie od tej strony. Jestem ciekaw, czy wejdą tutaj dwa regipsy. 240 jest tutaj. Tu, gdzie będzie włącznik. Bardzo kiepskie miejsce na łączenie. Najwyżej go troszeczkę skrócę. Trzeba namoczyć całą ścianę i nie będę się pierdzielił z jakimś pędzelkiem czy tam wałkiem. Użyjemy zmiotki. Naszykowałem sobie całe wiadro wody. Pyk! I tak to można moczyć. Wiecie, no nie możemy pozwolić na to, żeby ściana była sucha, bo się płyta nie będzie trzymać. Kurde, i tak to można namaczać ścianę. Pod jeden regips starczy. Sprawdzamy, jakiej wysokości jest ściana i trzeba dociąć. Teoretycznie powinna być wszędzie taka sama wysokość. 2,43. A sprawdzimy, czy wszędzie idzie tak samo. Też 2,43. Cios karate. Sprawdźmy, czy pasuje. Perfekt. Dzięki temu, że jest równiutka podłoga, że jest równy sufit, tak jak dotnę, to nic nie haczy. Jest luksus. Teraz wezmę poziomicę. O kurde, jest na drugim końcu. To poleci. Chyba że będę szybki. Ile mam mniej więcej czasu? Puszczę. Dobra. Myślę, że tyle czasu mi wystarczy. Jak to poleci, nie zdążę. Poziomica jest na drugim końcu pokoju. Stresik czuję. Ja pierdzielę! Szybki! Aż mi się coś w karku spięło. No jest prawie w oczku, ale to w sumie wina tego, że w sumie ściana też nie jest idealnie w oczku. Kurde, czy się pierdzielić w perfekcyjną ścianę? Nie, chce mi się już. Proszę Państwa, naprawdę chciałbym już tu móc mieszkać, nie? I każda taka pierdoła, przy której siedzę i się pierdzielę z tym, wszystko spowalnia. Ale jestem szybki, nie? Proszę Państwa, jak napiszecie w komentarzu szybki majster, to przypnę Wam serduszko. Walimy na niego piankę montażową i przyklejamy. Nie ma co się pierdzielić. Będzie zajebiście. Mówię Wam to ja, majster Hubert. Lecimy, pianka. Dobra, trzeba kolejną piankę. Ta już w sumie była resztka, więc nie ma się co dziwić. Ale i tak w sumie całkiem sporo jej udało mi się psiknąć. Przyklejam. Nie wiem, co z tego będzie, ale zaraz się okaże. Jest pięknie pokryte. Kurny przewód. Kurwa, całą piankę mi śmieć zgarnia. No kurwa, cały w piance. No kurwa, zgarnął wszystko. Jebaniutki. Debil. Jeszcze raz. Przyłożyłem. Teraz trzeba go wszędzie podociskać. Kurde, przydałoby się czymś go podeprzeć. Czy to był dobry pomysł? Sam nie wiem już. Może więcej pianki, jakbym dawał. Niby się trzyma. Tak wyglądają nierówności na tej ścianie. Ta akurat idealnie, żeby psiknąć piankę. Gdzie niegdzie dotyka, tragedii nie ma. Więc coś tam ta ściana faluje. Myślę, że jak zaschnie ta pianka, to będzie się trzymać. Mam taką nadzieję. Jeszcze tutaj na górę. Tak tyci psiknę. Wiecie jak jest. Na łączeniu lepiej, żeby było dużo piany. Ach, te życie budowlańca. Pełne dylematów. Cholera wie jak co zrobić, jak chce się tanio. Jakieś patenciki. Ale widzicie, zrobiłem tak wszystkie ściany na górze chyba. Nie, jedną ścianę tak zrobiłem na górze. Na piankę montażową. I co? Trzyma się i ani drgnie. Kolejny regips zrobię troszeczkę inaczej, bo 120 to będzie zdecydowanie za daleko, bo to będzie, no mniej więcej do tej kreski. Jak ja później tutaj dorobię kawałek regipsa? No 5 cm, no nie będę się tak pierdzielił. Dlatego troszeczkę skrócę kolejnego regipsa. Zrobimy na przykład 105 cm, czyli gdzieś dotąd. I potem od tego 105 cm idealnie kolejny regips będzie sięgał gdzieś dotąd Wtedy będę mógł wyciąć tylko otwór. Przykleję regips, jak już będzie oczywiście futryna. Przykleję i od tamtej strony wytnę. Myślę, że plan dobry. Trzeba wyciąć jakoś otwór na przewody, bo tutaj mamy te gniazdko. I jak to zrobić, aby było dobrze? Mam pewien pomysł. Muszę tak przyłożyć regips, żeby stał na regipsie na dole i w miarę równo, tak jak powinno być, gniazdko. I teraz odchylę go markerem, zaznaczę sobie, mniej więcej jest zaznaczone, mniej więcej 29 cm. 20... No kurde, w sumie nie, centymetr wyżej bym dał i będzie zajebiście. Tak, żeby było na 30. Tu pierdyknę otwór i będzie jak znalazł. Mam otwornicę specjalną pod kontakty. I teraz pytanie. Mam tutaj przewody w ścianie, ale jak ja przykleję regips, totalnie nie będę miał gdzie je schować podczas robienia dziury. Dlatego zastanawiam się, czy ja nie powinienem od razu zrobić otworu tutaj w regipsie oraz w tym, w ścianie na puszkę, bo później może być przerąbane. I chyba tak zrobię. Odsunę sobie tutaj, przewody odegnę, zrobię otwór, wstawię puszkę i potem przykleję regips. Nie, no nie mogę najpierw wstawić puszki. Chociaż otwór na puszkę. O, tak zrobię. Ej, w sumie jest otwór w sam raz pod puszkę już zrobiony. W sumie nie muszę wiercić akurat tutaj. Tylko by trzeba było odpowiednio w regipsie później zrobić otwór, żebym nic nie zrąbał. Mam sednik 35 mm. Zrobię już sobie otwór w regipsie, żeby przecisnąć przewody, a później będę się męczył. O, kurde, ale mi coś... Plecy zabolały ze starości. Tutaj wokół tego gniazdka dam więcej, żeby tu się na pewno dobrze trzymało. Kurde, myślę, że nawet aż za dużo tej piany. Ale co? Niech będzie. Stawiamy. Tylko najgorzej będzie tam z przewodami. Muszę je jakoś trafić. I tu może być problem. Jakoś. O kurde. Mam to. Ty, nie było tak źle. Dociskamy. Tak. Aby było dobrze. I teraz te dechy tutaj. Jedna, druga tam na górę, poziomica i trzeba sprawdzić, czy one są ze sobą równe. Jaka popelina. Nie będę tego sprawdzał, po prostu jest dobrze. Tak powiem. Po prostu jest dobrze. Nie ma co tu, wiecie, się nad tym, jakby to powiedzieć, spuszczać. Powiem tak, na pewno jest lepiej niż było. Może nie jest najlepiej, ale jest lepiej. Ja to akceptuję, prawie w oczku, czyli tak jak było po prostu wcześniej. Jest prawie w oczku, ale czy to źle, że jest prawie w oczku, a nie jest w oczku? No jest prawie, a to myślę, że jest już okej. Nie no, wstyd wam pokazać w ogóle. Co to kurde, jaka łódka. Proszę państwa, króciutka przerwa na otwarcie paczki od widza. Paczka naprawdę ciężka i... Powiem wam, że porządnie oklejona, patrzcie. To jest całe w taśmie. Salutki kartonik dookoła się świeci. Szacuneczek, bo tutaj chyba cała rolka taśmy poszła na to. Mamy liścik. Pozdrowienia od chłopaków z Belgii. Pozdro PVP. PVP, pamiętam, że w Metinie to się wyzywało kogoś na solo. Dawaj PVP. Chyba, że to jakiś inny skrót w dzisiejszych czasach. Króciutki liścik, ale konkretny. Pozdrawiam was chłopaki z Belgii. Szkoda, że nie ma imienia. Od jakich chłopaków? Żelki! Dlaczego wy mi wysyłacie słodycze? Przecież nie wolno jeść słodyczy. Ale ja i tak jem, nie? Ale jak jest w paczkach, to jem jeszcze więcej, bo są dobre słodycze. Mamy Haribo, żeleczki. Proszę państwa, to Fifi. Ja pierniczę. Chłopaki z Belgii jeszcze mi wysłały pistacje. Pistacje też lubię. Ogólnie kiedyś wpierdzielałem dużo, ale jakoś dawno nie jadłem. Miareczka. Uwielbiam używać od pewnego czasu tych miar. Nie wiedziałem, że są aż tak fajne, więc mamy jedną miareczkę. Co mamy dalej? O, ej, to są te blachowkręty. Jak do dachu. 70, 100 sztuk. Od razu z gumką, czyli jak się wkręcimy w blachę, to gumeczka nam od razu blokuje, żeby na przykład woda nie wlatywała. Zajebiście. Bardzo dziękuję. Co to może być? A, tu mieliśmy okienko, nie zauważyłem. Wkręty. Nie wiem, do czego się używa złotych wkrętów. 4 razy 50, 200 sztuk. Bardzo dziękuję. Ale chciałbym się tak od razu zapytać was, widzowie, czym one się różnią od czarnych regipsiaków? Wyglądają podobnie, ale jest kolor inny. Te są złote, tamte są czarne. Czy one się czymś różnią? Fajny pojemniczek. Już sam pojemnik mi się podoba, bo będzie na rzeczy. Co to jest? Śruby z takimi łebkami płaskimi. Jeszcze takich kołków nie widziałem. Wygląda to naprawdę ciekawie. Do jakich zastosowań można dawać takie śrubki? 100 sztuk takich kołeczków. Nie mam pojęcia, jakiego mogą mieć zastosowanie, bo to są jakieś takie specyficzne kołki. Na pewno się do czegoś przydadzą. Zobaczymy do czego. Sprawdźmy, co mamy dalej. Kolejny kartonik. Kołeczki. Kurde, chłopaki z Belgii. Bardzo wam dziękuję. Patrzcie. Też jakieś inne, takich jeszcze nie używałem. A nie, po prostu białe kołnierze. Ciach, kołeczki, cały kartonik, kurde. 8 na 60, 100 sztuk, kurczę. I ostatnia rzecz w tej paczce, to samo. Drugi kartonik, czyli 2 kartony kołeczków po 100 sztuk, kołki szybkiego montażu. Chłopaki z Belgii, bardzo Wam dziękuję za tą paczuszkę. Pozdrawiam Was serdecznie i wyzywam Was na PvP w Metinie. Nie, no żartuję, dawno już to nie grałem, ale to były czasy piękne. A my wracamy do odcinka. Next day. Teraz zrobimy sobie tą ścianę. Na tamtej ścianie już sobie regipsy zaschnęły. Trzeba upierdzielić folię, bo nie ma co się oszukiwać, jest jej zdecydowanie za dużo. Tą folię sobie zachowam na później. Jakby nie patrzeć, trochę jej jest. Przyda się. Pamiętajcie, materiały budowlane nigdy się nie marnują. U mnie przynajmniej. Prababka będzie musiała być zasłonięta. Kurde, ale jestem ciekaw, kto to narysował i kiedy. Bo wcześniej na to nie zwracałem uwagi, nie widziałem tego. Tak patrzę, jakaś prababka. Noża trochę stępiłem, jak ucinałem folię, ale pamiętajcie, majster ma zawsze dobrą metodę na łamanie noży, bo jak wiecie, noże do tapet mają takie kreski. Przykładamy do ściany, o, dajemy sobie tak, do ściany i nóż na nowo ostry jak żyleta. To sobie wsadzimy w podłogę. O, żeby nie musieć wyrzucać i można ciąć. W sumie tak już pomoczyłem tą ścianę. A czy ona jest równa? Niby tragedii nie ma. Patrzcie, jest też prawie w oczku. No czy to jest źle? Powiedzcie mi, czy wy byście takiej ściany nie zaakceptowali? Nie wydaje mi się. No patrzcie, wszędzie jest tak samo, więc czyli jest dobrze. Są lekkie szczeliny, gdzie niegdzie, ale wiadomo, regips się wyrówna, bo pianka montażowa wypycha. Ona uzupełni te szczeliny i będzie równy. Nakładamy pianę i kleimy. Najpierw przymierzę, czy w ogóle pasuje. Nie pasuje. A tutaj. Bardzo niefajnie. Są jakieś kleksy, muszę to skuć, bo inaczej nie docisnę regipsa. Chcesz, to możesz nałożyć piankę, co na to? O, jedziesz tak, blisko narożnika, dookoła i później taki X. Majster babka zdobywa nową umiejętność. Bliżej narożników. Pełna profeska babka. Będzie git. Cyk. I on się teraz sklei. Jest takie powiedzenie. Co majster sklei, żadna siła nie odklei. Kurde, myślę, że trochę lipa, bo jedna pianka starczyła mi na 3 regipsy. Bardzo kiepski wynik, proszę Państwa. Muszę chyba oszczędniej psikać, bo myślę, że i tak się mocno trzymają. Aż nawet bym powiedział, że za mocno. Trzeba trochę mniej. Dobra, odpalamy tryb oszczędzania pieniędzy. Nowa pianka i ta pianka musi starczyć przynajmniej na 1,5 ścian, bo to jest naprawdę nieoszczędne. Taniej by było, jakbym chyba na zaprawę klejową to zrobił i to myślę, że zdecydowanie taniej. Psiknę pianki, oszczędniej, czy też się będzie trzymać. O, coś takiego, takie zamiast takie grube kleksy, trochę biedniej, też myślę, że złapię. O, myślę, że git. Myślę, że i tak nawet za dużo. Proszę Państwa, jeszcze oszczędniej. Jest gitara. Jak tak przyłożę między jednym a drugim, to jest zajebiście. No kurde, proszę Państwa, naprawdę nie ma co narzekać. Picobello, tak bym powiedział. Ile tutaj mi potrzeba? 56. Zobaczę wyżej. 58. Ale dalej bym zostawił 56. Kurde, a może i więcej? Dobra, walnę 57. O, a tutaj może ten? 55. Kurde, no nie, bez jaj. Taki idealny skrawek. Szkoda, szkoda. Może tutaj coś wynajdę. A ten? No nie, no ewidentnie za mało. 41. Naprawdę szkoda. Wiecie co? Przymierzę tamtego regipsa. Może będzie git, nie? Zobaczymy. Bo szkoda mi ciąć nowy regips. No nie, no tak nie zostawię. Kurde, dlaczego? No nie, no muszę wam to pokazać, bo nie wiem, co ja mam teraz z tym zrobić. Niby git, niby nie git. Chociaż kurde, mógłbym to zakleić. Nie, no musicie ocenić to razem ze mną. Wiadomo, ja podejmę decyzję sam, ale później mi możecie napisać: Hubert, dobra decyzja, nie zmarnowałeś materiału. Na przykład, tu by było tak, idealnie prawie do ściany. W zasadzie jest git, tu jest gitara, odległość. Ale tutaj już sytuacja ma się tak, dosyć szeroka szpara. Tu się niby dotyka prawie, ale tu jest szeroka szpara. Teoretycznie, no co, no mogę walnąć sobie klej. No uzupełnić tą szczelinę, nie? Chyba by nie było z tym problemu. Tylko trochę za krótki. Aczkolwiek mógłbym go podciągnąć od dołu. 1,5 centymetra brakuje, wiecie? Ale to kurde, 1,5 centymetra da się jakoś uzyskać. Nie wiem, co mam zrobić. Chyba tak zostawię. Myślę, że to będzie dobra decyzja. Zostawić tak. Ciul! To pomiędzy da się gipsa, da się siateczkę i powinno być gitara. No nie ma co się pierdzielić. Dobra, tak robimy. Decyzja podjęta. Pamiętajcie, że łączenia regipsów muszą być uzupełnione. Nie może być takich pustek jak tutaj, bo jak ktoś tutaj na przykład naciśnie, może zacząć pękać. Dlatego, jak gdzieś widzę jakieś takie szczelinki, biorę pianeczkę jeszcze, cyk, daję po całej długości takie kleksiki pianeczki. Jak to zaschnie, to będzie sztywne jak nie powiem co, jak majster. Sprawdźmy. A dziś miałem podkładki. Ty, gdzie ja je dałem? Nie no, bez podkładek nie mogę przykleić. Nie no, gdzie ja dałem zasrane podkładki? Miałem drewniane podkładki, proszę państwa. Gdzie to jest? O, tu są jakieś. Ale to na pewno nie te. Nie ma opcji, żebym dał w takie miejsce. Dobra, mamy. Trzeba to przykleić. Problemy, problemy. Wszystko odchodzi. Kurde, czy to się będzie trzymać? Coś mi nie pasi w tym regipsie. Jako tako się trzyma. Nie podoba mi się to, jak zrobiłem akurat tego regipsa. Coś tutaj nie zagrało i to nawet bardzo. Przyłożę poziomicę. No co to kurde ma być? Nawet się nie dotyka poziomica do tego regipsa. Nie kumam dlaczego. Teraz widać. No nie jest to jakoś tragicznie, nie? Nie wiem, czy to zaakceptować. Tu jest niby... Kurde, nie wiem, nie? W sumie szpachla. Szpachla pójdzie, gips pójdzie, siateczka i to się wyrówna. Będzie dobrze. Na oko ogólnie nie widać, jak się patrzy, ale widać na poziomicę. Nikt mi do domu nie będzie z poziomicą wchodził i patrzył po ścianach. Wiecie tylko wy, że jest krzywo, ale może moi znajomi ani rodzina nie wie, więc jak mnie odwiedzą, wejdą i powiedzą: Hubert, jakie proste ściany! A ja powiem: wiem, sam robiłem. Nie dam im poziomicy, raczej nikt normalny z poziomicą w odwiedziny nie przyjeżdża, więc powinno być gitara. Co jest grane? Przeszedłem się po całej podłodze i nigdzie czegoś takiego nie było, słuchajcie. Tylko w tym jednym miejscu. Łaty podniosło? Nie, no zostawię tak, no przecież nie będę rozkręcał podłogi. Unormuję się. Coś poszło nie tak, ale tylko w tym jednym miejscu i trzeba tu skrzypi jak stara podłoga, a dopiero ma tydzień. Teraz zrobimy sobie tą ścianę, czyli w zasadzie najgorszą, ponieważ nie ma tutaj tynku i na pewno będzie krzywiej, ale może się miło zaskoczę, przykładamy poziomicę, nie, łatę tynkarską. Nie, no jest tragedia. Tu jest w miarę równo, ale no to musi być cała równa ściana. O nie, tutaj znowu jest dramat. Ja piernicza pod kątem. O ja piernicza. Jak to płynie. Nie, no proszę państwa. Tak być nie może. Trzeba tutaj pod ścianę zrobić wkręciki. Trzeba całą ścianę wypoziomować i trzeba zrobić tak jak za dawnych czasów. Biorę wkręciki, całą ścianę poziomuję na wkręciki, na to płyta, kleik i chyba tak będzie trzeba zrobić, bo no nie jest tutaj za dobrze. Kurda, wezmę jeszcze poziomicę, czy chociaż pion to trzyma. Chociaż trochę niech będzie tego pionu. Akurat tu pion jest. I to naprawdę równiutko. Kurde, ten dom mnie naprawdę zaczyna zadziwiać. Prawie w oczku. Ja pierniczę. Może na tej stronie budynku kończyli robotę i już mieli jakąś wiedzę, jakieś umiejętności. Żebym czasem w dziwnych miejscach nie rozstawiał tych wkręcików, żeby zawsze było gitara. Regips ma 1,20 m szerokości, więc zaznaczam sobie miarą, jaką odległość jest regips, żebym wiedział, gdzie mam wkręcać wkręciki. Dzięki temu, wiecie, nie będę robił jakichś dziwnych rzeczy. Będę mógł dopasować wkręty. O, może tak. Na jakiej powinny być wysokości? Trzeba naostrzyć ołówka. Ostrzy się ołówek tak, jakby się obierało patyka na kiełbaski. Ciach, szybka akcja i możemy nadziewać kiełbaskę. Ty, ale teraz sobie tak myślę, zjadłbym sobie taką kiełbę z grilla, nie? Jest idealna pogoda. Jest 17 stopni na dworze, słoneczko, no luksus pogoda. A ja siedzę i przyklejam płyty. Zajebiście, nie? A tak to mógł naostrzyć sobie patyka, zamiast jakiegoś marnego ołówka, nadziać kiełbaskę, rozpalić ognisko i sobie usiąść przy ognisku. To by było coś. Zaznaczone, mam poziomicę laserową. Ustawiamy tak, żeby ona świeciła na same końce ściany. Tyle, ile da radę. Czy nigdzie nie haczy o pustaka? Chyba nie, patrzcie. Tu jest wręcz na krawędzi, prawie na ścianie. Jest dobrze, bardzo dobrze bym powiedział. Cały sufit dotyka, O, pianki będę musiał poskrajać. Kurde, tutaj też będzie git. Taka szpara. No z 3 centy. Tu jest dziura akurat, no ale to już mniej. To wszystko zależy. Tu już na przykład kleks wystaje. Czyli to jest takie maksimum, jak bardzo mogę przysunąć laser. Biorę teraz nożyk do tapet i muszę powycinać wszystkie te pianki, które odstają poza laser. Bo płytę będzie wypychać, nie? Wszystko już pościnane. Biorę wkręcika na wkrętareczkę. Widzicie? Jest zielone światełko. Kręcę. O! I w tym momencie przestaje kręcić. Łepek się świeci na zielono. Wszystkie wkręty wkręcam tak, aż będzie właśnie się świecił łepek. Dzięki temu, jeżeli ja tak zrobię całą ścianę, to cała ściana będzie wypoziomowana. Myślę, że taki jeden z prostszych sposobów, jeżeli ktoś nie jest profesjonalistą, nie wiem, nie umie kleić płyt na oko, ja na przykład nie umiem, najprawdopodobniej jakbym chciał je przyklejać, no to by pewnie pływały, bo nie umiem tego idealnie robić. Według moich wyliczeń na każdą płytę wypada 9 wkręcików. Czy to dużo? Nie sądzę. Jak za ułatwienie takie. Kurde, tutaj mnie tylko zastanawia, bo ja chcę tutaj przykleić na klej gipsowy, tu gdzie jest płyta. Powiem wam, że nie wiem, czy to dobry pomysł, regips kleić do drewna na klej gipsowy. Raczej nie. Więc na płycie zastosuję, tak jak wcześniej, piankę montażową. Myślę, że ona będzie zdecydowanie lepsza niż klej. Cała ściana wypoziomowana. Pamiętaj o zostawieniu taktycznego komentarza dla zasięgu. Możesz napisać cokolwiek. To bardzo pomaga mi rozwijać kanał, więc pamiętaj. Przyniosłem z babką regipsy potrzebne na zrobienie już wszystkich ścian. Znalazłem grunt. Kurczę, powiem wam, że myślałem, że mam go więcej, a jest naprawdę mało. Dlatego zrobimy taki patencik. Nie wiem, czy to zadziała, czy nie, ale rozrobimy grunt z wodą. Bo inaczej na pewno mi nie starczy, żeby pokryć tą resztę ścian. Kurde, co? Trzeba kombinować. Woda działa, grunt działa. No to jak się połączy wodę z gruntem, to też będzie działać. Robimy miksturę. Wody mam tyle, może pół litra. Myślę, że to powinno być git. Wlewamy. Kurde, albo nawet nie pół litra, trochę mało. Dobra babka, mam pierwsze zadanie dla ciebie. Woda. Ja już wleję grunta. Kurde, tutaj obstawiam jest jakieś 1,5 litra maksymalnie tego gruntu, więc trzeba naprawdę dobrą miksturę zrobić. Wlałem prawie pół. Myślę, że git. A może jeszcze trochę? Myślę, że nawet za dużo. Tą resztkę zostawię na w razie czego. Dziękuję, babka. Jeszcze wody. I myślę, że to... No jeszcze troszeczkę. Myślę, że to powinno starczyć na pokrycie całych ścian. Zadziała równie dobrze jak sam grunt, tylko troszeczkę mniej. Prosta robota, którą wykona moja asystentka babka. A kiedy babka gruntuje ścianę, to ja już przygotuję klej. Zapomniałem wyczyścić wiadro i zaschło wszystko, ale mamy gumowego młota. Trzeba obstukać całe i zaprawa pięknie odejdzie. Jest gitara. No kurde, jest git. No nie, jak mnie denerwują takie wtyczki, te stare wtyczki. No nie pasuje, nie wcisnę do tego. Dobra. Walić ten przedłużacz. Byłem w mrówce dzisiaj, bo na piankę montażową są już za duże szczeliny. Dlatego zakupiłem klej gipsowy do przyklejania płyt GK. Nie mam pojęcia, czy będzie dobry, czy nie. Mam nadzieję jakiś GS20. Doskonała przyczepność. Przyklejanie sztukaterii gipsowej. Klejenie bloczków gipsowych. Co to są bloczki gipsowe? Mam nadzieję, że fajnie będzie się na to kleiło. Zaraz zobaczymy, nie? Rozrabiamy zaprawę. Robimy na oko. Trzeba zrobić tak, aby to było takie, wiecie... klejące. To akurat ciekawe, jakiś taki do urywania? Zajebiste, kur... Nie wiem, czy tak jest wszędzie, takie patenciki fajne. Ty miksujesz, a ja wsypuję kleja. Co ty na to? O, właśnie tak, babka. Tak, żeby jak było... mikserem. No jak mikserem, nie? Jakbyś w kuchni była. No. Nie no, babka, jak miksujesz. Kończę z tą kobietą. Sprawdzę konsystencję. Jak babka, uważasz? Masa będzie git? Będzie git. Na pewno? Kurde, wydaje mi się, że... No, że za gęsta może. Albo cholera wie. Myślę, że jest idealna. Widzowie, chyba będzie git. Dajemy kleksy na ścianę. O kurde, zmarnowało się troszkę. Ale to tam, wiecie. No kur... Docięłem z... gówno, z zapasem k***a zrobiłem. Krzywe ściany k***a. Fundamenty Trzeba przyciąć po prostu. Dawaj szybko nożyka, bo zaraz się wkur... No kurwa, klej już leży. Nie wiem jak to, kurwa, przyciąć. Kurwa, go. Śmierza. Nie no, jak mnie to denerwuje, takie rzeczy, nawet sobie nie wyobrażacie. Bo ten klej szybko zasycha i jak to przyschnie, to będzie trzeba zerwać i wszystko na nowo. Dawaj miarę, bo trzeba przewód od razu przeciągnąć. Dobra, zabieraj. Przepychaj przewód. Mamy to. Dawaj poziomicę. Dobrze, babko, że jesteś tutaj. Bo widzę, że problemy są. Żeby był tak jak teraz, potrzebuję podkładek. O, ale tutaj coś ucieka. Wiesz co? Kurwa, przykręcimy go na wkręty. W kilku punktach, żeby to się zassało, będzie się odklejać teraz. Jest lepiej niż te ściany. Trochę krzywo, też prosto. Jak są gdzieś szczeliny, trzeba je napchać tym klejem również po całej szerokości, żeby nam nie pękały łączenia. Więc tą resztkę kleju, który tutaj mam, trzeba ponapychać. Jeszcze tylko zerknę poziomicą. Trzeba by na pewno wszystko gra. No jest picoś glancuś, kurde. Dobra, babka, mamy to. Pierwszy z głowy. Jako że przy suficie ściana leci po prostu krzywo do góry. I przez to są większe szpary przy suficie. Żeby nie marnować tak dużo kleju, no to resztki regipsów babka pociachała na małe kawałeczki i przyklejamy. Dzięki temu zaoszczędzimy kleju. Prawie równiutko. Postukałem i jest luksus. Jeszcze tylko sprawdzę poziomicą, czy jest równo. No kurde, w oczku jak ta lala. To będzie równa ściana. Jedna z niewielu. To nie ja byłam Ewą. To nie ja skradłam drzewo. Nie. Niebo. Tak? Niebo, no. Kurde, z babką leci o wiele szybciej. Tu może być problem. No to możesz to zbić. Młotek i dłuto na parapecie. Bo jak jest problem, to trzeba go niwelować. I po problemie, szefie. Bardzo dobrze, uczniu. Jezu, czego straszysz, babka? Masz coś na sumieniu, że się boisz? Tak, mam. Co teraz? Uwaga. Co ty? No, nie mam jak postawić, tak? Źle ci? Wybaczam ci. Mamy to, babka. W oczku jak w mordę strzelił. Jakoś już to zaczyna wyglądać. To ma być 2,60, trzeba się uciąć. A szerokość? 40. No to zajebiście, babko. Gdzie ty takiego wynajęłaś? Ty i ja działamy jak błyskawica razem. Jakbyśmy... Jak błyskawica beze mnie, a ze mną to jak dwie błyskawice, tak powinno być. Idziemy jak burza, więc być może zrobimy jeszcze tą ścianę dzisiaj. Ustawiamy lasera, ją też trzeba wypoziomować. Nie, nie, będzie przerąbane teraz. Coś ci ustawić? O nie, jest troszeczkę inaczej. Będzie ok. Proszę Państwa, dzisiaj dwie ścianki, kurde, niby mało, nie? W sumie w cholerę mało. Myślę, że nie jeden z Was byłby w stanie w dzień zrobić cały ten pokój, ale mi jakoś najszybciej nie idzie. Chociaż nie, wiecie co? Mam wytłumaczenie. Jest to tak krzywo i tyle problemów, ja próbuję to zrobić tanio, że to dlatego tyle mi to zajmuje. Więc widzimy się jutro. Ja jestem od wycinienia regipsów. Jesteś pomocnik. Ale nie od brudnych rzeczy, tak? Babka, uczniu. Ty się nie wyłączaj. Bierz wiaderko, bo pozasychało, nie wyczyściłaś wczoraj. Aha, to ja kręciłam gips, tak? No ja kręciłem, a ty czyścisz. Tak. Bierzesz młotek i musisz obstukać, tylko nie stukaj tak, żebyś nie połamała tego wiadra. Chcesz sam zrobić? Odwróć wiadro. Ja się plułam. Chcesz? No, nie pluj. No. Dobra, babka, dobrze ci idzie. Jest okej? Okay? Widzowie, ocencie, czy babka dobrze wyczyściła wiadro. Nie wyjdę stąd, dopóki to nie będzie dzisiaj skończone. To znaczy nigdy stąd nie wyjdziesz. Jest pięknie w pionie. Jest ideolo. Prawie idealnie. Ja to akceptuję, ty babka pewnie też. Trzeba wyciąć mój ciepły parapet, bo za bardzo wystaje. Musi być na równo ze ścianą. No, petarda. I tak zostaje. Tak będzie. Dobra. Halo? No, halo, co robisz? Kleję regipsy na ścianach. A co? Regipsy? A ty tam pozwolenie w ogóle na to masz, żeby tam coś w ogóle robić? Coś przerwało. Musisz trzymać tego regipsa, tak żeby nie spadł. No, trzymasz młotę? Trzymam łatę. A opada. Czekaj, trzymaj go. A jak mam uderzyć? Nie wiem. Nie wiem, czy wam tłumaczyłem, bo możecie się na przykład zastanawiać, dlaczego ja trzaskam tą łatą tynkarską po ścianie. A mianowicie, jeżeli mam wyrównany jeden regips, przykładowo ten, on jest równiutki, to jeżeli ja będę miał poziomicę opartą o niego, jak on już zaschnął i się trzyma, to jeżeli będę uderzał poziomicą, no to kolejny regips obok dobije się maksymalnie na taką samą głębokość jak ten, który był wcześniej wyrównany. Kurde, nie wiem, czy ja to dobrze tłumaczę, wiecie o co chodzi, nie? Dlatego jeżeli ja teraz przyłożę na przykład sobie poziomicę, patrzcie, mam złapane 3 regipsy. Tu skrawek, tu cały i tu. I one idą tak samo równiutko, jest gitara. Poprzez to, że właśnie brałem i trzaskałem poziomicą. Wiadomo, teoretycznie mam jeszcze te wkręciki, które też trzymają, ale wiecie jak jest? Różnie bywa, może na przykład jakimś cudem wkręt, nie wiem, albo w złym miejscu bym przycisnął. Wiecie, wkręciki mam na 3 liniach, a jakbym na przykład przycisnął ręką akurat pomiędzy tymi liniami, no to mógłbym zrobić łódkę do środka. A wtedy już jest lipa. Dlatego właśnie brałem poziomicę, coś długiego, żeby po całej długości przyciskać. Tak jest najprościej. W sensie najprościej, najlepiej. Ostatni regips na tej ścianie. Widzicie, macie. Często mówicie, że nie ma pampuszki na odcinkach, że szkoda. Macie pampuszkę w pełnej okazałości, będzie tutaj siedzieć i wam się pokazywać. Chcę usiadł, bo się gapi. Łapie kontakt z widzami. Matka nie pasuje. To nie moja wina. Kocham świętego Mikołaja. Nie no, dawaj, to trzeba szybko zrobić. Dawaj no i noża. Co mam zrobić? Noża, dawaj, noża. Babka. To nie moja wina. Babka docięła regipsa. Sprawdźmy, czy odpowiednio wycięła miejsce na rurki. Nie, no babka. Co się śmiejesz? Słyszałam. No bo na początku myślałem, że źle. No nie, no kurde. Wyliczone. Idealnie dolega. Perfekcyjny otwór, jeszcze tylko będzie trzeba tutaj. Tak, gniazdko. Dobra, więc co idzie tu, gdzieś tu. Ostatnie 2 regipsiki. Zaraz będzie finish. Nawet nie wiecie, jak się nie mogę doczekać, bo to jest mega nudne robienie regipsów. Taka monotonia, trzaskać te zasrane regipsy, że masakra. Widzowie, życzę wam wszystkim wesołych świąt, obyście się tam za bardzo jajami nie rozbijali i to by było na tyle. Elo!